się dla wszystkich naszych świątyń. Kochani, zgromadziliśmy się, aby z jednej strony dziękować Bogu za wielki dar życia, dar miłości, ale również by dziękować Bogu za wszelkie błogosławieństwo, jakie nas na co dzień darzy. Tę dzisiejszą przyszłość świętą odprawiamy w przepięknym dniu, 5 października, w dniu, w którym Kościół dziękuję Bogu za świętą Faustynę Kowalską. Gdy Bóg przebaczył jej winę, nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się. Modlił się przeto do Pana i mówił: proszę Panie, czyż nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju? Gromadzimy się dzisiaj jest w świątyni, tak jak powiedziałem na początku, aby dziękować i prosić, ale również, aby uświadomić sobie, czym tak naprawdę jest ludzkie życie, czym jest moje życie. Z Ewangelii, z Pisma Świętego Starego Testamentu, wiem, że ono jest darem Bożym, że to Bóg z miłości i dobroci powołał człowieka, że to On dał człowiekowi jako włodarzowi tej ziemi. Nadzieja, która zamierza mieć realizację na Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Dla rodziny gromadzonej, dla osoby wspierające, dla darczyńców, których potrzeby serca pomagają ludziom w potrzebie, służą swoim dostatkiem, dobrociom, bez zbytnych wymagania się. Ciebie prosimy. Witam Młodzieżową Orkiestrę Dętą wraz z kapelmistrzem panem Bogdanem Olkowskim oraz tak licznie przybyło młodzież szkolną wraz z dyrektorami i opiekunami. Witam przewodniczących oraz członków stowarzyszeń i organizacji pozarządowych powiatu iławskiego. Witam członków naszych rodzin, przyjaciół i sympatyków, którzy przyjęli nasze zaproszenia do wspólnego przejścia ulicami naszego miasta. Czasem słyszymy w Iławie, że wy Amazonki, to o was to ciągle coś tam słychać. I o to nam właśnie chodzi. My tym marszem, spotkaniami z zakresu profilaktyki, chcemy dowieść, że również nas jest widać. Ale po to, bo aby mieć wpływ na rzeczywistość, to trzeba być słyszanym i widzianym.
chcemy zmienić obraz choroby w społeczeństwie, zaszczepić świadomość, że trzeba się badać. Pójdziemy za chwilę, pomaszerujemy ulicami naszego pięknego miasta, ale słuchajcie, chciałabym, żebyśmy równie dziarsko maszerowali na regularne badania profilaktyczne. Powitać Państwa po raz kolejny już w przemiłym towarzystwie pana Marka Siwka na piątym już Marszu Życia i Nadziei zorganizowanym przez Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonek. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. Kiedy nadeszła choroba, stwardnienie rozsiane, był po studium piosenkarskim w Poznaniu, czyli początkujący wokalista, a tu nagle bach, choroba. Prawdopodobnie, tak? Można się domyślać, że było załamanie, pewnie jakaś depresja. Ale przyszły takie dni, kiedy zaczął pisać i spotkał na swojej drodze pana Grzegorza Stróżniaka, wokalistę z zespołu Lombard. Lidera i kompozytora. Lidera. Ponieważ jest to piąty
jubileuszowy marsz, Amazonki zdecydowały się wystąpić też na tej scenie dla nas. Także zapraszam bardzo serdecznie. Niech przyjaźń nas łączy aż po kresu dni. Viva la compagnie! A serca wypełnia radosny ten hymn. Viva la compagnie!